Rozdział 21. Król Aradu, Kananejczyk, mieszkający w Negebie, dowiedział się, że Izraelici nadciągają drogą od Atarim. Napadł na Izraela i wziął jeńców. Wtedy Izraelici złożyli następujący ślub Panu, mówiąc: jeśli dasz ten lud w nasze ręce, klątwą obłożymy ich miasta. I wysłuchał Pan głosu Izraela i wydał w ich ręce Kananejczyków. Izraelici obłożyli klątwą ich oraz ich miasta. Stąd miejscowość ta otrzymała nazwę Horma. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. 21 rozdział Księgi Liczb zaczyna się od dość nietypowej wzmianki, która odbiega od toku opowiadania, skoro w tym urywku Izraelici działają samodzielnie, bez Mojżesza. Pochylimy się dzisiaj nad problematycznym słowem klątwa, cherem po hebrajsku. Spotkaliśmy już to słowo dwukrotnie. Księga Wyjścia zabraniała składania ofiar obcym bogom oraz Księga Kapłańska w ostatnim rozdziale uczy, że cherem jest rzeczą poświęconą Bogu na zawsze, nie można jej odkupić. Skutkiem częstego użycia tego słowa w księdze Jozuego, klątwa kojarzy nam się z całkowitą zagładą, ale słowo cherem zawiera w sobie kilka znaczeń. Rzecz poświęcona Bogu przechodzi na Jego własność i staje się święta. Nie można w żaden sposób jej odzyskać. Jej przeznaczeniem jest albo służba Bogu, albo całkowite zniszczenie. Wspólnota Izraela jest własnością Boga, a więc jest święta. Dlatego to, co zagraża istnieniu Izraela, na przykład bałwochwalstwo, ma być obłożone klątwą, ma być odcięte i odrzucone, tak jak się bezlitośnie odcina komórki nowotworowe z organizmu. Później w historii pojawią się kolejne przyczyny obłożenia klątwą. Jeśli Izraelita poślubi cudzoziemkę, cherem. Jeśli kapłan nie może udowodnić swojego pochodzenia od Aarona, cherem. W tym przypadku cherem oznacza ekskomunikę, wyrzucenie ze społeczności. Nie oznacza zagłady tego osobnika. Mamy wreszcie cherem ogłoszony w ramach wojny świętej. Wówczas wszelki łup jest własnością Boga oraz zakładnicy mają być rzeczywiście zgładzeni. Dla waszego spokojnego snu od razu zaznaczam, że takie prawo nigdy nie zostało dokonane w historii. Prawo klątwy posiada bardziej odcień religijny niż wojenny i nigdy nie zostało zastosowane z upodobaniem. To prawo ma na celu przetrwanie wspólnoty i obrona przed wielkim niebezpieczeństwem duchowym. Ocieramy się tutaj o temat przemocy. Dzisiejsi chrześcijanie mają trudności z tym zagadnieniem. Zresztą problem pojawił się już od początku chrześcijaństwa, skoro w II wieku niejaki Marcjon chciał wymazać z Biblii wszelkie ślady przemocy. Kościół potępił teorię Marcjona i stoi na stanowisku, że walka duchowa jest istotnym składnikiem naszego czasu pielgrzymowania po ziemi i nie wolno jej wymazać ani słodzić. Walka, wojna i przemoc są nierozłącznymi składnikami czasu naszej próby, jakiej jesteśmy poddawani dla naszego wzrostu osobistego i duchowego. Nie można od nich uciec, nie należy ich unikać lub pomniejszać. Krótkie trzy wersety umieszczone na samym początku wędrówki drugiego pokolenia Izraelitów przypomina epizod walki z Amalekiem na początku wędrówki pierwszego pokolenia Izraelitów. Wygrana walka Izraelitów tchnęło w nich nadzieję na pomyślną przyszłość. Skoro udało się zwyciężyć w pierwszej potyczce,
mogą być dobrej myśli dla zwycięstwa w kolejnych nadchodzących wojnach. Jak się okaże w następnym odcinku, zwycięstwo w walce zewnętrznej przychodzi łatwiej niż zwycięstwo w walce wewnętrznej. W kolejnym odcinku omówimy bardzo ważne zdarzenie jadowitych węży i wybawienia przychodzącego w zaskakującej formie węża wywyższonego na palu. Do usłyszenia.